Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Nazywam się Jędrzej Witkowski. Mam przyjemność przywitać Państwa po raz kolejny na kolejnej części konferencji Szkoła dla Innowatora, konferencji podsumowującej pracę ze szkołami przez ostatnie dwa lata szkolne. Przed nami panel Skuteczne innowacje w szkole. To jest rozmowa z dyrektorkami, z dyrektorami, a raczej z dyrektorem szkół. Bardzo miło, że mogę ją poprowadzić. Dzisiaj jesteśmy w trzech miejscach. Jesteśmy tutaj w Warszawie, w Centralnym Domu Technologii na żywo. Jesteśmy na Zoomie, ale też jesteśmy na Facebooku. Można nas na Facebooku Centrum Edukacji Obywatelskiej oglądać, więc witam też Państwa, którzy dołączyliście do nas na Facebooku dopiero teraz. Przepraszam za drobne opóźnienie spowodowane tutaj problemami technicznymi. Będziemy dzisiaj przez godzinę rozmawiali o innowacjach, które w praktyce prawdziwie przekładają się na to, co dzieje się codziennie w szkole. Takich innowacjach, które nie pozostają na papierze. Rozmawiamy w szczególnym momencie, w momencie, w którym zaczynamy się jako system edukacji, a Państwo bezpośrednio jako dyrektorzy szkół i nauczyciele mierzyć z jednym z największych wyzwań, które nas teraz czeka, wyzwania przyjęcia dzieci z Ukrainy do polskich szkół i zagwarantowania im dobrej jakości edukacji. To jest takie wyzwanie palące, bieżące, ale ono nie unieważnia tych wszystkich rozmów o wyzwaniach długofalowych, które przed polską szkołą stoją i dzisiaj chcemy zaprosić Państwa do takiego skupienia przez tę godzinkę na właśnie długofalowym wyzwaniu rozwoju kompetencji proinnowacyjnych, kompetencji przyszłości, bo takich innowacji właśnie w zakresie rozwijania kompetencji będzie dotyczył nasz panel. Poproszę o kolejny slajd prezentacji. Będę wdzięczny za przeklejenie. Nasz program jest realizowany w ramach konsorcjum i finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, więc to też musimy powiedzieć. Poproszę o następny slajd. Witamy Państwa jakby w imieniu też Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ja nie poświęcę dużo uwagi CEO. Ci z Państwa, którzy nas oglądają na Facebooku, to zapewne troszeczkę naszą organizację znają, ale ci, którzy pierwszy raz się z nami zetknęli, zapraszamy na stronę www.ceo.org.pl i na tej stronie można wiele informacji na nasz temat uzyskać. I poproszę o kolejny slajd i na tym slajdzie przedstawię nasze panelistki, naszego panelistę. Tak jak mówiłem, to będzie rozmowa niesiona przykładami, niesiona dobrymi praktykami ze szkół, które uczestniczą w programie Szkoła dla Innowatora. I z nami są cztery wspaniałe dyrektorki i dyrektorzy tych szkół. Pani Elżbieta Ryczek, dyrektorka zespołu edukacyjnego w Podmoklach Małych. Witaj Elu, dzień dobry. Poproszę o brawa. Jest z nami Marek Krukowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 imienia Jana Pawła II w Lublinie. Dziękuję bardzo. Jest z nami Agnieszka Ćwik, dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego imienia Marii Konopnickiej w Kamienicy. Super. I Izabela Knul, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku. Bardzo się cieszę, że mogę z Wami dzisiaj porozmawiać. Cieszę się i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego spotkania. Zanim poświęcimy się już w całości naszej rozmowie, to z myślą też o osobach, które dołączają do nas online, opowiem dwa słowa o programie Szkoła dla Innowatora. I poproszę o kolejny slajd. To jest program trzyletni, projekt pilotażowy, projekt, w którym w 20 szkołach, między innymi w tych czterech szkołach, które reprezentują nasi dzisiejsi goście, prowadziliśmy taki rozbudowany przedsięwzięcie rozwijania kompetencji proinnowacyjnych, tych kompetencji, które widzicie Państwo na slajdzie, czyli samodzielności myślenia, rozwiązywania problemów, liderowania, współpracy i zarządzania sobą. Projekt, który teraz w części poświęconej pracy w szkołach dochodzi do końca i projekt, w którym po takiej ewaluacji, którą przeprowadziliśmy, zauważyliśmy, że 3/4 uczniów, które w nim uczestniczyło, zanotowało istotny przyrost kompetencji proinnowacyjnych i wydaje nam się, że to jest świetny wynik, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę to, że to był rok, w którym prawie w całości pracowaliśmy zdalnie, a przynajmniej w bardzo dużej części pracowaliśmy zdalnie. Rok, który w publicystyce i tutaj w sferze publicznej, jak rozmawiamy, mówi się często o nim jako roku straconym, a szkoły, które z nami pracowały i uczniowie dzięki nauczycielom i ich wysiłkowi osiągnęły naprawdę wspaniałe rezultaty i bardzo się z tego cieszymy. Poproszę o kolejny slajd.
Tutaj na tym slajdzie pokazujemy 5 filarów wsparcia w projekcie, czyli 5 obszarów, w których pracowaliśmy ze szkołami. To była praca z nauczycielami. Chyba mogę powiedzieć, że najważniejsza praca, którą wykonywaliśmy, bo każda szkolna innowacja ma sens tylko wtedy, kiedy przekłada się na praktykę pracy nauczyciela, bo tylko wtedy przekłada się na doświadczenie szkolne ucznia, ale nie tylko z nauczycielami, bo z dyrektorami, którzy tutaj są z nami, pracowaliśmy. Tworzyliśmy szereg narzędzi edukacyjnych, zapraszaliśmy też młodych ludzi z tego projektu na spotkania z wynalazcami, innowatorami, przedsiębiorcami na wycieczki edukacyjne oraz, i za chwilę też Państwo to zobaczycie, w praktyce wykonywaliśmy szereg takich projektów rearanżacyjnych i projektów takiego doposażenia szkół. Trochę podobnych do tego, co działo się w programie Laboratoria Przyszłości, który prowadzony jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki. Poproszę o jeszcze jeden slajd. Super. Takie najważniejsze założenie naszego programu to było takie założenie, że tworzymy szkołę dla innowatora, a nie robimy poszczególnych kursów na innowatora. To znaczy założyliśmy, że jeżeli mówimy o uczeniu się samodzielności myślenia albo uczeniu współpracy, to nie można ich zrealizować w ramach chociażby godzin do dyspozycji dyrektora, jakiegoś takiego kursu rocznego czy zajęć pozalekcyjnych na temat innowacyjności, ale że to doświadczenie budowania kompetencji musi być doświadczeniem ogólnoszkolnym. Na tym się bardzo skupialiśmy. I żeby ono się przełożyło na takie doświadczenie ogólnoszkolne, to bardzo mocno widzieliśmy, że to muszą być innowacje w dydaktyce, znaczy, bo to jest to, co się wydarza na każdej lekcji, w każdej klasie, wtedy, kiedy nauczyciel podejmuje decyzję o tym, jakie metody nauczania i oceniania stosuje, to wtedy de facto podejmuje decyzje, które wpływają na rozwijanie kompetencji proinnowacyjnych albo na ich hamowanie, albo pozostają w takiej neutralnej sytuacji. No i właśnie o tych elementach będziemy dzisiaj rozmawiali. Mam tutaj szereg trudnych pytań do naszych gości, ale chciałbym zacząć od pytania o to, czym tak naprawdę są te skuteczne innowacje, takie innowacje, które schodzą z papieru i które uczniowie, tu w poprzednim panelu Państwo go nie oglądaliście, ale poprzedni panel w tej sali zakończył się takim przywołaniem opinii uczniów o tym, że przed polubili szkołę. Znaczy, czym są innowacje, które się przekładają na właśnie doświadczenia dzieciaków i potem na ich opinię o szkole? Iza, od Ciebie zaczniemy. Dziękuję, witam wszystkich. Ja, odnosząc się do tego, czym jest skuteczna innowacja, oprę się na swoich osobistych doświadczeniach. Nie przytoczę żadnej definicji mądrych ludzi, tylko opowiem o tym, jak to było u mnie. Moim zdaniem, to jest moje zdanie, moim zdaniem skuteczna innowacja to jest innowacja przemyślana przez dyrektora, dobrze podjęta decyzja, pomyślenie o tym, co należy w szkole zmienić, jak to ma potem wyglądać, na jakiej zasadzie ma działać, czyli co usprawnić, żeby było lepiej, tak? Jaki obszar usprawnić. Pomyśleć sobie też jakby o finale, co chcę uzyskać dzięki tej innowacji, którą wprowadzam. Tak naprawdę każdy dyrektor, osoba, która wprowadza coś nowego, powinna zacząć od zwykłego dlaczego, po co to robię, czemu ma to służyć. Uważam też, że innowacja będzie skuteczna wtedy, kiedy będzie znana w środowisku szkolnym. Wtedy, kiedy założymy sobie jakiś obszar, który ją, znaczy, może tak, obszar, który założymy sobie do zmiany, tak, uczestnicy tej innowacji będą wiedzieli od A do Z, co mają robić, jak się mają zachować i tak dalej. Tak, to wszystko po prostu musi być im znane. Czyli jakby sposób wprowadzania powinien być powszechnie znany tym osobom, które w tej innowacji uczestniczą. Ja natomiast dla mnie też jako dyrektorki bardzo ważne jest to, żeby, ponieważ innowacja jest procesem, jest to coś, co jest rozłożone w czasie i ja sprawdzam w trakcie,
Sprawdzam w trakcie. Dzielę innowacje na małe odcinki i dokonuję w trakcie tego ewaluacji, żebym nie za bardzo była rozczarowana tym wynikiem końcowym, tak? Bo ja sobie zakładam, jaki będzie wynik końcowy, natomiast ja przystępuję do innowacji z taką dużą przestrzenią na to, że to się może nie zgadzać, że to może być zupełnie coś innego niż ja sobie zamierzyłam, ponieważ ja pracuję z ludźmi. Ja pracuję z ludźmi i nigdy nie wiem, co się po drodze wydarzy. Więc dla mnie bardzo ważne jest, żeby sprawdzać w trakcie, dzielić na małe kawałki, dokonywać ewaluacji narzędzi, metod, form i dać sobie przestrzeń na prawo do błędu. To, o czym mówiliśmy, to, o czym się przewijało też na ostatnim panelu o rearanżacji, w ogóle tutaj też we wszystkich rozmowach, czyli takie prawo do błędu, że coś może nie wyjść i pokochać ten błąd i potem zadać sobie pytanie, dlaczego nie wyszło. Czyli to jest jakby ten błąd, jest jakby następnym początkiem następnej innowacji. To jest dla mnie bardzo ważne. Super, dzięki bardzo. Powiedziałaś o wielu rzeczach. Moglibyśmy w sumie resztę tego panelu spędzić na rozpakowywaniu i podawaniu przykładów, ale tego nie zrobimy, bo mamy jeszcze kilka pytań. Ale bardzo fajnie, że powiedziałaś też o tym, że ta innowacja musi, rozumiem, tak wyjść z głowy dyrektora. Tak znaczy, że tutaj wiele osób jest zaangażowanych w jej prowadzenie i że ona ma jakieś właśnie etapy, krok po kroku. Można patrzeć na to, co się wydarza i co należy w niej poprawić. Marku, a jak to wygląda w twojej szkole? Po czym ty poznajesz, że innowacje się udają? Witam bardzo uprzejmie. Każda szkoła ma swoją kulturę organizacyjną, ma swoje doświadczenia. Doskonale wiemy, że zmiana jest wpisana w funkcjonowanie każdej szkoły. Jedne zmiany są nam narzucane odgórnie, inne są podejmowane dobrowolnie. No i o tej innowacyjności, o innowacjach my w zasadzie w systemie edukacji słyszymy cały czas. No ja tak sobie myślę, że Szkoła dla innowatora uświadomiła mi, że nie każda innowacja jest innowacją. Jak sobie odpowiem na pytanie, po co jest szkoła, no to wtedy okazuje się, że w naszych aktywnościach jest mnóstwo działań, które w ogóle nawet nie ocierają się o uczniów, nie mają z nimi nic wspólnego. A Szkoła dla Innowatora pokazała mi, że tak naprawdę działanie musi być systemowe, czyli to, co powiedziała Iza, bez udziału dyrektora nie ma szansy, żeby się to udało. Ja kiedyś usłyszałem w swojej szkole od jednej z pań pracujących takie zdanie. Panie dyrektorze, w szkole są tylko ważne te rzeczy, którymi interesuje się dyrektor. Jak nie ma dyrektora w jakimś przedsięwzięciu, to znaczy, że można sobie dać spokój, bo to nie ma większego znaczenia. No i ja tak sobie uświadomiłem, że jeżeli na czymś mi bardzo zależy, to ja w tym muszę uczestniczyć. Druga rzecz to jest taka, ta innowacja nie ma racji bytu, jeżeli nie zajdzie zmiana w sposobie pracy nauczycieli. Tak naprawdę to od ich zaangażowania, przekonania do jakiejś aktywności w dużej mierze zależy, czy to, na czym zależy dyrektorowi, ma szansę powodzenia. No i wreszcie sedno całego oddziaływania. Innowacja w szkole ma sens tylko wtedy, jeżeli na niej skorzystają uczniowie. Ja wiem, że tak jak wspomniała Iza, trudno je zmierzyć, są błędy, niepowodzenia. Niemniej jednak tylko w takich kategoriach o innowacji możemy mówić, jeżeli ta zmiana okazała się trwała, jeżeli ta innowacja pomogła nam jako dorosłym odpowiedzialnym za szkołę tak przemodelować swoje działanie, żeby to uczenie się, wychowanie było efektywniejsze, skuteczniejsze. No a chwała Panu za to, że mieliśmy taką instytucję, która pomogła nam wyznaczyć te kierunki, która pomogła nam jak gdyby poruszać się pewnymi torami, mimo że czasami na zakrętach te nasze wagoniki się tam kołysały. Niemniej jednak to poczucie bezpieczeństwa popychało nas do przodu i dawało no, takie przekonanie o tej skuteczności i o tych korzyściach, które uczniowie na pewno dzięki takiej innowacji mieli. Super, dzięki bardzo. Te dwa głosy się tak uspełniają, bo ty mówisz z jednej strony o tym, że trzeba włączyć nauczycieli, a ty, Marku, też mówisz o tym, że nie można się samemu z tego wyłączyć, prawda? Że rzeczywiście, że ten deficyt uwagi dyrektora, lidera, to jest zresztą przyczyna niepowodzeń nie tylko w szkole często w takiej działalności innowacyjnej, ale też w różnych innych miejscach, przedsiębiorstwach, instytucjach. Za chwilę o takich właśnie trwałych innowacjach, o przykładach z waszych szkół powiemy, ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, to chciałbym poprosić
ciebie, Elu, a też byś nam powiedziała, bo mówimy tu o kształceniu innowatorów, czy o szkole dla innowatora, czym ta szkoła dla innowatora, szkoła skupiona na kompetencjach, różni się od zwykłej szkoły? No, szkoła dla innowatora jest inną szkołą od każdej zwykłej szkoły. My zrealizowaliśmy przez ostatnie lata w naszej szkole ponad 80 projektów, ale tylko dwa były kluczowe i najważniejsze dla nas. Pierwszy to był projekt z Małej Szkoły Wielki Świat, około 10 lat temu, nie wiem, czy Państwo go pamiętacie. Nauczyliśmy się tam pracować metodą projektu, zrealizowaliśmy wiele ciekawych projektów i to już zostało. To jest naprawdę bardzo ważne. I były to podwaliny do tego, żeby zacząć realizować zadania dyscyplinarne, których nauczyliśmy się w drugim ważnym dla nas projekcie, właśnie Szkoła dla Innowatora. Takie projekty zostają w szkole i zostają działania, które tutaj zostały wypracowane. Bardzo ważną rzecz tutaj Marek powiedział o dyrektorze jako liderze. Nie może być zmian wprowadzonych żadnych, kiedy dyrektor nie czuje tego, kiedy dyrektor nie jest zaangażowany, kiedy dyrektor całym sercem nie jest z nauczycielami i nie wspiera ich, bo to się nie uda. Czym się różni taka szkoła? No, taka szkoła dla innowatora jest szkołą bardziej elastyczną. Nie jest skupiona na schematach, tylko te działania są czasami spontaniczne, czasami ukierunkowane. No, jest na pewno bardziej elastyczna. Szkoła, w której nie ma rywalizacji, a jest współpraca. I to nie tylko między nauczycielami, ale również między uczniami. To również jest bardzo ważne. Szkoła, w której uczniowie są odważni, kreatywni, ale też szczęśliwi. Ja się bardzo cieszę z tego, jak moi uczniowie mówią, że cieszą się, że rano idą do szkoły, ale też moi nauczyciele tak mówią, że są szczęśliwi, że pracują w takiej szkole. No słuchajcie, no to... To się nie zdarza już dzisiaj, a u mnie tak jest. Więc to jest też właśnie szkoła dla innowatora. Szkoła dla innowatora to również taka szkoła, która wdraża kulturę dziękowania sobie za wiele rzeczy, takiej przyjaznej atmosfery, bo wtedy może się wiele udać. Szkoła, której uczniowie po ukończeniu tej szkoły zaczynają działać w oparciu o swoje silne strony, które my im pokazaliśmy tutaj i w tym projekcie, i poprzez działania, które realizujemy. No i przede wszystkim szkoła, która zmieniła mentalność nauczycieli bardzo mocno. W moim przypadku jest to zmiana mentalności wszystkich nauczycieli już, gdyż w małej szkole można to łatwiej zrobić niż w większej szkole, gdzie jest więcej tych nauczycieli. Super, dziękuję Ci bardzo, Elu. Cieszę się, że powiedziałaś o tym, że ta szkoła stoi nauczycielami. Ja dodam, bo być może Wam nie wypada o tym myśleć, że też stoi dyrektorem oczywiście, ale też pięknie powiedziałaś o tym takimi słowami, które wychodzą poza taki nasz profesjonalny żargon, ale że te innowacje mogą dotyczyć też szczęścia, odwagi, wzajemnej życzliwości, że tego też warto uczyć w szkole. To są też słowa, które są dla wszystkich zrozumiałe, więc też jakoś bardziej niosą. Dzięki Ci za ten głos. Agnieszko, a jakbyś powiedziała, od czego Wy zaczęliście budowanie życzliwości, szczęścia, odwagi, kompetencji? Ja myślę, że dla nas takim punktem zwrotnym w historii tej szkoły było właśnie przystąpienie do projektu Szkoła dla Innowatora. Ten projekt, udział w nim otworzył nam szeroko oczy. Myśmy sobie zaczęli zadawać pytania takie bardzo trudne. Czy musimy robić to, co robimy, to, co robiliśmy dotychczas? Czy musimy tkwić w tej szkolnej rutynie? Czy może robimy to po prostu dlatego, że tak było od jakiegoś już dłuższego czasu, od wielu lat? Czego potrzebują nasi uczniowie w kontekście tych zmian w otoczeniu, w otaczającej ich rzeczywistości? No i jak zaczęliśmy siebie tak właśnie pytać, to też szybko dostrzegliśmy, że ta nasza przestrzeń szkolna, taka tradycyjna z musztardowymi lamperiami, nie do końca przystaje już do, no nie tworzy takich warunków niesprzyja edukacji, relacjom.
I myśmy właściwie zaczęli od rearanżacji. Ta rearanżacja nam wyszła bardzo szybciutko, bo zdążyliśmy jeszcze przearanżować nasze przestrzenie przed tym długim lockdownem. Więc dzieciaki nasze skorzystały z tych stref, bo w pierwszej kolejności właśnie stworzyliśmy strefy takie chilloutowe, kanapy dla uczniów, gdzie mogli sobie odpocząć, być w relacji. Te strefy są tak, te kanapy są też tak specjalnie ułożone, żeby dzieci mogły ze sobą rozmawiać, czyli nie tak jak w poczekalni, tylko po prostu naprzeciwko siebie. I to dało nam, to był taki efekt niesamowity, bo dzieci się poczuły bardzo ważne w szkole. No i my na tym mogliśmy ruszyć już kolejne obszary. Czyli zaczęliśmy od rearanżacji, a ruszyliśmy wszystkie inne obszary pracy szkoły, więc i metody, i praktyki, i jakieś rozwiązania organizacyjne. Także od tego zaczęliśmy. Super. Na pewno. Super. Zaczęliście od pytania, tak? Od pytania po co, tak? Po co, czemu to wszystko ma służyć, a potem od takich fizycznych, namacalnych, żeby nie było, że tylko refleksja, ale też takie fizyczne, namacalne zmiany. Ten wątek przestrzeni chciałbym pociągnąć teraz z wami dalej, bo w tej drugiej części naszej rozmowy, do której teraz przechodzimy, chciałbym, żebyśmy te nasze wypowiedzi przeplatali też przykładami ze szkół oraz też materiałami, które opracowaliśmy, z których nadal można skorzystać. Już teraz państwo widzicie tutaj przykłady dwóch rearanżacji z Ostródy i z Lublina, ale także zapraszam państwa na stronę programu Szkoła dla Innowatora co.org.pl. Tam między innymi taki przewodnik o tym, jak tworzyć taką przestrzeń, w której się dobrze uczy. Teraz korzystając z tych funduszy, które są dostępne, rządowych, można sporo w tym zakresie zrobić. Zachęcamy do tego państwa, przewodnik przestrzeń, w której dobrze się uczy. Jak zmieniła się w waszej szkole, Marku, przestrzeń? Powiedz nam, to jest twoja szkoła na zdjęciu też. Tak. Rearanżacja to chyba jedna z takich przyjemniejszych części, jeżeli chodzi o projekt. Dla nas dyrektorów cierpiących chronicznie na brak pieniędzy na to, żeby cokolwiek w szkole zmienić, nagle dostajemy pieniądze i mamy dosyć dużą dowolność w tym, jak je wykorzystać. To było bardzo, bardzo ważne. Myślę, że w każdej szkole było to inaczej. U nas zmierzało to do tego, żeby stworzyć taką modelową przestrzeń ułatwiającą uczniom współpracę, realizację projektów edukacyjnych, ale też zależało mi na tym, żeby jakość tej przestrzeni była pewnym wzorcem, początkiem kolejnych zmian, które w szkole będą się dokonywać. Tak było 2 lata temu, bo teraz już się zadziało zupełnie inaczej. Nie ukrywam, że bardzo trudno nam było z nauczycielami się dogadać, jakiej przestrzeni oni by chcieli. W dużej mierze to jest jakaś moja wizja odchodzenia od pruskiej szkoły i zlikwidowania biurka. Sam się trochę łapię na tym, bo pracuję 1 godzinę w tej sali i uwierzcie mi państwo, znaleźć dla siebie jako nauczyciela przestrzeń, jak człowiek przez 29 lat pracował i miał określone 2 metry kwadratowe dla siebie, jest strasznie trudno, ale to się dzieje. Więc ta sala była początkiem, ona wygląda ładnie na zdjęciach, pracuje się w niej bardzo dobrze, ale później okazało się, że to nie nauczycieli trzeba tylko pytać, jak ma wyglądać przestrzeń edukacyjna, że przestrzeń edukacyjna to nie tylko klasa, to nie tylko korytarz, ale na przykład dziedziniec, gdzie uczniowie chcą spędzać czas na przerwach właśnie w taki właśnie sposób. Sprawa jest o tyle trudna, że szkoła 51 w Lublinie to taki budynek z 5 segmentów, 1400 uczniów, i zrobienie czegoś, co będzie zauważalne przez wszystkich, jest bardzo, bardzo trudno. Ale co zrobiliśmy? Zaczęliśmy pytać uczniów. Miało miejsce takie przełomowe spotkanie małego i dużego samorządu i Rady Rodziców, która dysponuje pieniędzmi, wraz z dyrektorem. I to było spotkanie, gdzie zarówno ja, jak i szefowa Rady Rodziców niewiele mieliśmy do powiedzenia. To młodzi, szczególnie ci z tego małego samorządu, mieli mnóstwo pomysłów na to, jak szkoła powinna wyglądać. No i z pomocą przyszedł nam budżet szkoły.
szkolny, taki projekt realizowany w Lublinie, gdzie znowu pojawiły się nie wiadomo skąd pieniądze i na przykład jednym z efektów jest palmiarnia. Stefan i jego rodzina, bo wygrał projekt na aranżację, że uczniowie chcieliby, żeby było w szkole więcej zieleni i zażyczyli sobie, napisali projekt, że będzie palma, zdobyli odpowiednie poparcie i ta palma się pojawiła. Na początku, no co to ma z edukacją wspólnego, ale okazało się, że tu nie chodzi tylko o sam proces dydaktyczny, jak to mamy najczęściej na myśli, że uczniowie czują się współgospodarzami tego miejsca, że ktoś się ich posłuchał, że zadziało się coś, co na pozór może się wydawać takie żart, ktoś spróbuje sprawdzić, czy takie rozwiązanie zyska poparcie, ale w praktyce to się zadziało. I teraz jak robimy przestrzeń tę zewnętrzną, tu bez udziału uczniów już nic nie ma, to jest wszystko super dla nich. My dorośli mamy tylko zadbać, żeby było to bezpieczne. Super, czyli z jednej strony przestrzeń jako taka dźwignia zmiany dydaktyki, a z drugiej strony okazja do partycypacji, tak? Super, bardzo to jest fajne ujęcie. Elu, a u ciebie jak ta przestrzeń się zmienia? Opowiedz nam dwa słowa. U nas przestrzeń również się zmieniała przez lata, nie tylko w projekcie Szkoła dla Innowatora. Stworzyliśmy różne pracownie, ale również to się odbyło przy współudziale uczniów. Pytaliśmy ich o to, pytaliśmy co by chcieli i my jakby przystosowaliśmy dwie pracownie do pracy grupowej. Pojawiły się ławeczki na kółkach, które powodują, że ta aranżacja przestrzeni w czasie lekcji może się zmieniać kilkukrotnie. Zrobiliśmy również na nowo przestrzenie wspólne, czyli takie miejsca na korytarzach, pufy, miejsca spotkań uczniów, gdzie mogliby ze sobą porozmawiać. Super. To o pracy w grupach teraz dwa słowa. Czy praca w grupach jest jedną z takich praktyk, które proponujemy jako podejście, które sprzyja rozwojowi kompetencji? I za ciebie chciałem ponownie zapytać o to, jak ta praktyka, czy jak inne praktyki, bo wiem, że u was w Łasku też między innymi praca z błędem była bardzo obecna, jak dzięki projektowi zmieniła się właśnie praktyka pracy nauczycieli? Bardzo się zmieniła. Postanowiliśmy postawić na współpracę. Ta współpraca tak naprawdę tak czy siak się odbywa między nauczycielami, tylko że ja też wychodzę z takiego założenia i to zrozumiałam dzięki projektowi, że jeżeli to się nazwie, jeżeli się o tym mówi, to zaczyna samo pracować. A jeszcze jak do tego dołoży się różne działania, które temu sprzyjają, czy nawet u nas powstała też współpracownia, właśnie taka pracownia do pracy grupowej, tak, gdzie są okrągłe stoli i okrągłe stoliki i takie zwykłe pojedyncze, które można w dowolnej konfiguracji przystawiać. Jeżeli się do tego dołączy obserwacje koleżeńskie, jeżeli do tego się dołączy takie rozmowy nauczycielskie, które mają na celu nawet organizowanie zajęć interdyscyplinarnych, to też jest współpraca i to też jest praca w grupach między nauczycielami, ale praca w grupach. U mnie w szkole tej pracy w grupach jest coraz więcej. Zauważyłam też, że chodząc po szkole, obserwując klasy i obserwując pracę, że jakby, tak jak mówię, jeżeli się o tym mówi, to zaczyna obejmować samo jakby większe obszary, ponieważ my pracujemy w dwóch budynkach i nauczyciele projektowi są w jednym budynku, w tym, w którym uczą się klasy 4, 5, 8 i tam są skupieni. Natomiast jest jedna nauczycielka, która też tutaj była, jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i w klasie projektowej uczy doradztwa zawodowego. Więc to się bardzo fajnie komponuje i wkomponowuje się jakby w ten nasz zamysł. I co chcę jeszcze powiedzieć, że nauczyciele, którzy edukacji wczesnoszkolnej, którzy rzeczywiście, czasami tak było, że wygodniej im było uczyć w ławkach, bo no, wydawało się im, nam, że dzieciaki są spokojniejsze i tak dalej, wiecie o co chodzi. Natomiast widzę, że zaczynają już sami, bez jakby mojego, co mnie bardzo cieszy, bez mojej ingerencji, inaczej konfigurować przestrzeń i mówią do mnie, że słuchaj, fajnie wyszło, to zadanie wyszło fajnie, w tych grupach się fajnie pracowało i oni, bo wiecie jak to jest, jeżeli się
coś narzuci, to no, no to działa, to jest okej. Okay. Natomiast jeżeli ktoś sam do tego dojdzie i tą świadomość sam zdobędzie, no to dla mnie to już jest bardzo, bardzo dużo. Super, dzięki bardzo. A jak, Marku, u ciebie ta zmiana w dydaktyce nauczycieli, co się zmieniło w tym, jak pracują twoi nauczyciele? Tak jak wspomniałem, program Szkoła dla Innowatora sprawił, że ja jako dyrektor mam trochę więcej odwagi i nie koncentruję też całej swojej uważności tylko na procesie dydaktycznym w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale w ramowym planie nauczania, no bo właśnie, cała trudność polega na tym, jak sprawić, żeby to, co my robimy, nie było czymś dodatkowym poza ramówką, poza normalnymi godzinami lekcji. Są w ramowych planach godziny do dyspozycji dyrektora albo zajęcia z kreatywności i najczęściej w naszej szkole też tak było, że one były przeznaczone na dodatkowy polski, który tam się ładnie opisało, matematyka, bo egzamin, bo wyniki i tak dalej. Odwaga polegała na tym, że w klasie czwartej dwie godziny z tych zajęć dla kreatywności, na zajęcia z kreatywności przeznaczyliśmy dokładnie na tę kreatywność. Najpierw zapytałem nauczycieli o ich pasję, o ich zainteresowania, ponieważ mamy w planie zorganizować takie zajęcia. Zgłosiło się 15 nauczycieli, wybraliśmy 8, bo mamy 8 klas czwartych i one w jednym dniu, w środę, na 6 i 7 lekcyjnej, uczniowie sami zdecydowali, w jakich zajęciach chcą uczestniczyć. W ciągu roku następuje czterokrotnie zmiana tych zajęć i na przykład jest koło wędkarskie, były zajęcia cyrkowe, zajęcia plastyczne, ale też eksperymenty, były też zajęcia z szachów, czyli z programowania, bo to najłatwiej się sprzedaje, ale połączyłem dwa elementy. Zależało mi na tym, żeby za tymi zajęciami stali nauczyciele i tu pewnie niczego wielkiego nie odkryję. Bez nauczyciela, który jest pasjonatem, który lubi to, co robi, szanse na powodzenie są dużo mniejsze. Tu się wszystko zadziało tak, jak trzeba i recenzje, informacje zwrotne są takie, że obowiązkowo w przyszłym roku obecni trzecioklasiści również takie zajęcia będą mieli. No i teraz można zadać pytanie, czy to jest strata czasu, czy nie można byłoby ich tam lepiej poduczyć matematyki, czy może języka angielskiego? Pewnie tak, ale my odpowiadając na pytanie, po co jest szkoła, tę odpowiedź mamy trochę inną i chcę wierzyć, że ten trend, że to nie będzie coś jednorazowego, tylko to na trwale wpisze się w naszą kulturę organizacyjną szkoły. Super, dzięki bardzo. Za chwilę pokażemy na kilku slajdach jeszcze materiały, które można wykorzystać właśnie przy takich innowacjach tego typu, programy pracy pracowni tematycznych, ale też takie podpowiedzi organizacyjne. Natomiast teraz Państwo widzicie na slajdach taki materiał dotyczący metod nauczania i praktyk dydaktycznych, które w naszym programie też proponujemy. I znowu zapraszam Państwa na stronę internetową, jeżeli jesteście ciekawi informacji na ten temat, to tam znajdziecie i opisy tych wszystkich praktyk, ale też nagrania, webinariów, na których doświadczeni nauczyciele też dzielą się podpowiedziami, jak zacząć z każdą z tych praktyk czterech tutaj, czyli informacją zwrotną, pracą w grupach i parach, zadawaniem pytań i pracą z błędem, jak z tymi praktykami zacząć pracę. Jeszcze nie dziękujemy za uwagę, ale poproszę teraz o taki komentarz, bo te praktyki stosowane są też między innymi w zdaniach interdyscyplinarnych. Ty, Elu, powiedziałaś o tym dwa słowa już na samym początku, że pracujecie tą interdyscyplinarnością. Powiedz nam troszeczkę więcej o tym, co to są za zadania, może podasz jakiś przykład, jak to wygląda u was w szkole? Właśnie chciałam opowiedzieć o naszych przykładach takich konkretnych. Wcześniej były to zadania dyscyplinarne krótkie, interdyscyplinarne krótkie. Natomiast kiedy weszliśmy do projektu Szkoła dla Innowatora, pierwszym takim dużym zadaniem interdyscyplinarnym było stworzenie gry terenowej przez uczniów biorących udział w projekcie dla uczniów klasy młodszej. I to zadanie naprawdę super wyszło. Uczniowie tak się wkręcili, że następnym razem postanowili ci młodsi, nie będący w projekcie, zrobić zadanie podobne, interdyscyplinarne dla uczniów projektowych. Więc gry terenowe też już weszły w kulturę naszej szkoły.
gry terenowe, escape roomy łączące różne, jakby przedmioty ze sobą, ale co jest ważne u nas w zadaniach interdyscyplinarnych, że staramy się, aby tematyka tych zadań, oczywiście zgodna z podstawą programową, bo w tym przypadku nie robimy czegoś innego, realizujemy podstawę programową, ale inaczej. I żeby tematyka tych zadań była bliska naszym uczniom, czyli robimy grę terenową o podmoklach. Teraz przygotowujemy się do takiego dużego zadania interdyscyplinarnego, które będzie trwało cały tydzień. Będzie to zadanie interdyscyplinarne dotyczące naszego wiatraka koźlaka, bo przy szkole mamy skansen maszyn rolniczych i mamy też wiatrak, ogromny wiatrak, prawie 200-letni. I tutaj pojawiły się tak ciekawe zadania, bo już są przygotowywane z różnych dziedzin, że naprawdę wierzcie mi, że przez cały tydzień można mówić o wiatraku w różnych kontekstach, różnych przedmiotów. Super, cieszę się, dzięki, że to powiedziałaś. I znowu teraz Agnieszka, poproszę ciebie. I znowu tak, to jest fajne uzupełnienie, bo ty powiedziałaś, Elu, o zadaniach tworzonych przez samych uczniów, a tu będziemy mówili o zadaniach tworzonych przez nauczycieli i krótszych, prawda? Tak. To opowiedz nam, jak to wygląda w twojej szkole. No właśnie my odwrotnie. My wcześniej mieliśmy duże zadanie interdyscyplinarne, okazjonalne przy okazji świąt, czy też takich dni aktywności. Natomiast w Szkole dla Innowatora nauczyliśmy się pisać krótkie zadanie interdyscyplinarne, które można zrealizować w ciągu 45 minut. I u nas wygląda to też tak, że pary nauczycieli realizują te zadania interdyscyplinarne. Czyli troszeczkę musieliśmy tutaj organizacyjnie pomyśleć, jak ułożyć plan, żeby ci nauczyciele w tych parach mogli swobodnie na swoich przedmiotach te ułożone przez siebie w dwójkach zadania zaproponować uczniom. I o czym chcę jeszcze powiedzieć, o takim naszym doświadczeniu. Jak wprowadzaliśmy zadania interdyscyplinarne i na lekcji zdalnej wtedy, bo tak wyglądała wtedy edukacja, pojawiło się dwóch nauczycieli, to nasze dzieciaki były bardzo zaskoczone i nie bardzo zadowolone nawet z tego faktu, bo miała być biologia, a tu pan z matematyki. I wręcz zakomunikowały to. I to był taki troszeczkę nasz mały falstart. Myśmy musieli wrócić tutaj troszeczkę do takich informacji i przedstawić to uczniom, po co są te zadania, czego będą się uczyć, jakie kompetencje tutaj zdobędą, po co one, czemu służą te zadania interdyscyplinarne i zacząć znowu jeszcze raz. I wtedy już się wszystko powiodło i te zadania też cieszą się u nas dużą popularnością, bo właśnie tutaj już wcześniej nasza panelistka ze szkoły o zadaniach opowiadała dokładnie, ale też właśnie i kolejna para, pani z nauczycielka z języka polskiego i z historii, miały też takie zadanie dotyczące pojęcia uzurpator i tutaj a też ładnie połączyły właśnie lekturę z taką władzą właśnie pełnioną w ten sposób. Także super wychodzą właśnie też te krótkie zadania i one też pokazują, one tak, po pierwsze to wszyscy wiemy też, że wiadomo, że świat dookoła nie jest podzielony na przedmioty i żeby lepiej zrozumieć rzeczywistość, no to lepiej jest te zadania interdyscyplinarne wykonywać. Natomiast tutaj też dzieci widzą to, że nauczyciele ze sobą współpracują, bo to też taka para, praca w parze, prawda? I to jest takie troszeczkę modelowanie tutaj i oni wtedy też, aha, no to jak nauczyciele, to my też i tutaj też pięknie wychodzą te prace w parach, ale też praca w grupach. Super, w bardzo wielu szkołach, które w programie Szkoła dla Innowatora uczestniczą, pojawiły się już zadania interdyscyplinarne. Wielu nauczycieli rozpoczynało tę pracę korzystając z materiałów, jeszcze poprosimy ten poprzedni slajd, korzystając, nie poprzedni, a nie następny,
Dwa razy do tyłu, proszę. Korzystając z takiego banku gotowych zadań interdyscyplinarnych i taki bank na naszej stronie 60 gotowych zadań dla klasy siódmej już jest, można korzystać dowolnie, ale na stronie też właśnie i taki bardziej pogłębiony moduł wprowadzający jest na dostępny, można go na YouTubie obejrzeć poprzez naszą stronę oraz cały przewodnik, który jest już takim kolejnym krokiem, bo dotyczy tego, jak konstruować własne zdania interdyscyplinarne i zachęcamy Państwa do tego. Można i w takim formacie 45-minutowych zajęć i w takim formacie całodniowych zajęć interdyscyplinarnych, ale nawet i tygodniowych. To już jest trochę pewnie bardziej zaawansowane przedsięwzięcie, ale też na pewno warto. Kolejna innowacja, która w wielu szkołach się pojawiła i znowu ciebie poproszę, Agnieszko, o dwa słowa, o wykorzystaniu właśnie pracowni tematycznych, takie nazywamy, tak? U was powstała kuchnia między innymi. Tak, u nas powstała pracownia kuchnia i początkowo, jak właśnie przeznaczaliśmy środki nasze na rearanżację, zastanawialiśmy się właśnie, czy można byłoby również u nas stworzyć pracownię tematyczną i czy miałby kto się opiekować taką pracownią. Okazało się, że tak, że mamy swoje własne zasoby. Jest wśród nas nauczycielka, nasza koleżanka, która jest pasjonatką kulinariów. I w tej kuchni dzieją się cudowne rzeczy, bo my mamy to tak zorganizowane, że ten aneks kuchenny jest w jednej z pracowni, więc na co dzień jest tam klasa, a z boku stoi sobie ten aneks kuchenny z ogromnym stołem. Ten stół to jest też bardzo ważny element kuchni. I co w ogóle spowodowało to, że my tą kuchnię mamy? Po pierwsze, nasza szkoła mała jest, to jest fakt, ale jak mamy kuchnię, to już jest jak w rodzinie. Stół spaja, integruje. I tu w tej kuchni my na razie sobie jeszcze z tym eksperymentujemy. My nie mamy takiego programu już rozpisanego, rozplanowanego. My korzystamy z niej na takiej zasadzie, że jak jest pomysł na lekcję, to każdy może tam sobie pójść i tam je zrealizować i można tam uczyć i matematyki, mierzyć, ważyć, dzielić na ułamki, choćby pizzę upieczoną, czy realizować lekturę, do której na przykład potrzebny jest, akurat tutaj była chyba zaczarowana zagroda realizowana i dzieciaki tutaj miały lód, który można było pozyskać właśnie z zamrażarek, ale też i takie kompetencje jak zmywanie naczyń, załadowanie zmywarki, proste takie czynności, ale które są bardzo przydatne w życiu, a troszeczkę dzieci z tymi czynnościami nie mają do czynienia we własnych domach i u nas się tego uczą. Także kuchnia, no właściwie to ona jest, to my mamy jeszcze pracownię też robotyczną i komputerową i uważności. Tam mamy już te programy i te zajęcia są w tamtych pracowniach realizowane systemowo, natomiast w kuchni na razie my się tą kuchnią tak bardzo mocno cieszymy. Ja polecam kuchnię wszystkim szkołom. Dzięki bardzo. Tutaj taki pomruk śmiechu przy okazji tej zmywarki, ale to powiem, to nie jest z naszych szkół tutaj, ale byłem w takiej szkole, w której trafiłem właśnie na zajęcia interdyscyplinarne, na którym dzieciaki robiły sałatkę jesienną i tam jak zapytałem trzecioklasistów o to, co im się powiada na tych lekcji, to oni powiedzieli, że trzymają pierwszy raz nóż, bo pierwszy raz w ogóle kroją warzywa. I to też jest ważne oczywiście, prawda? To nie możemy, no, na takie nowe doświadczenia też szkoła wystawia. A Elu, u ciebie jakie pracownie tematyczne istnieją? No, u nas istnieje wiele pracowni, bo realizacja wielu projektów od lat pozwoliła nam na rearanżację tych przestrzeni bardzo różnych, takich jak sobie wymyśliliśmy, wymarzyliśmy. W klasach 1-3 mamy 3 pracownie. Jest to pracownia kuchenna, pracownia teatralna i pracownia ekologiczna. To są pracownie 1-3. Natomiast w klasach starszych mamy tak pracownię przyrodniczą. Tutaj
astronomii wiele pomocy mamy, więc to jest taka przyrodnicza astronomiczna pracownia robotyczna, komputerowo-robotyczna, pracownia matematyczna i teraz skupiliśmy 10 maszyn do szycia z projektu Laboratorium Przyszłości, więc matematyka z pracownią krawiecką jest już połączona. I to tak jest, że jak się jedną pracownię stworzy, to zaraz przychodzą do głowy następne pomysły i to się rozwija i to się rozszerza jakby. Mamy również przy pracowni ekologicznej podczas edukacji zdalnej istniała potrzeba częstszego wyjścia na dwór, więc zrobiliśmy arboretum przy szkole. To jest taka klasa na zewnątrz, gdzie mamy stoły do pracy grupowej, mamy rośliny posadzone, przestrzenie zaaranżowane przez dzieci, roślinki posadzone przez dzieci, zewnętrzną tablicę, więc tam też się lekcje odbywają. I to tak jest, jak powiedziałam, zacznie się jedno i potem jest milion pomysłów i to się rozszerza. Super. Brakuje nam jedynie pomieszczeń. Czyli trzeba uważać, bo pracownie uzależniają. Tutaj na slajdzie znowu pokazujemy Państwu linki do naszej strony internetowej. Tam 5 gotowych programów pracowni tematycznych, między innymi kuchenna pracownia ze scenariuszami zajęć dla klas 1-3, ale też pracownia podróżnicza, pracownia wysokich lotów, pracownia uczenia się i taka pracownia pod tym obserwuje, więc tworzę. Więc też jeżeli Państwo jesteście tym zainteresowani, to można się zagłębić w te tematy. Jeszcze chciałbym dopytać, bo nasz czas powoli dobiega końca, ponownie ciebie, Agnieszko, o ten wątek działalności wychowawczej, też takiej uważności na dobrostan uczniów. Gdybyś powiedziała, jak to wygląda w twojej szkole, jak tworzycie taki kontekst sprzyjający rozwojowi kompetencji proinnowacyjnych? My bardzo mocno stawiamy w szkole na dobrostan, dlatego że z założenia chcemy, by nasza szkoła była taką szkołą pozytywnych doświadczeń. I jeśli chodzi o dobrostan, to tak w dwóch płaszczyznach prowadzimy tutaj działania. Są to relacje rówieśnicze i tutaj bardzo mocno właśnie podkreślamy te strefy relaksu dla dzieci utworzone. One służą też dobrostanowi. To, że niwelujemy tłok na przerwach poprzez to, bo dzieciaki mają swoją przestrzeń i wiedzą, gdzie pójść, gdzie się podziać. Mogą iść na hamaki, mogą iść na te kanapki. Nie ma u nas dzwonków, więc nie ma tego nagłego wysypu adrenaliny, tym głośnym dzwonkiem powodowanego, który sprawia, że no po prostu wszyscy działają na podwyższonych obrotach, nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele. Organizujemy nocki w szkole, wycieczki, które bardzo były takim remedium po izolacji. Bardzo szybko nam się udało pojechać na wycieczki tak w takich dziurach, można powiedzieć, tych, kiedy można było. I na wycieczkach te relacje się bardzo szybko odbudowywały. I to jeśli chodzi o takie relacje rówieśnicze. Natomiast też jeszcze mocno też stawiamy na relacje uczeń-nauczyciel i one też służą dobrostanowi. I tutaj chociażby to, że sprawdziany próbujemy organizować w takich innych, nietypowych, niekonwencjonalnych formach. Nie przeciążamy naszych uczniów zadaniami, ale też takie taka sprawa organizacyjna, która u nas się bardzo mocno sprawdziła i też mogłabym ją polecić. Nie wiem, czy w każdej szkole dałoby się to przeprowadzić, może w średniej, na pewno w małej również. My zaczynamy tydzień godziną wychowawczą i poniedziałek, pierwsza lekcja, to są godziny wychowawcze we wszystkich klasach i to powoduje, że my wchodzimy w tydzień i ci uczniowie są tacy zaopiekowani, oni wiedzą, co ich czeka, a wiemy, że było bardzo dużo takich sytuacji nagłych. Dzisiaj było tak, a jutro była już zupełnie inna rzeczywistość. I
jak oni przychodzili na tę lekcję, bo to nawet nieważne, czy zdalną, czy taką stacjonarną, to oni czuli się już zaopiekowani i wiedzieli, co mają robić, co ich czeka w tygodniu, jak to będzie wszystko wyglądało. Więc to jest coś, co naprawdę szczerze polecam. Super, dzięki bardzo za podzielenie się tymi rzeczami. Z jednej strony właśnie ten wątek dobrostanu, więc znowu na slajdzie Państwo widzicie przewodnik z gotowymi ćwiczeniami, który możecie wykorzystać i polecić wychowawcom w swojej szkole, ale też scenariusze warsztatów, nazywam je do kompetencji behawioralnych, czyli tych związanych z zachowaniem uczniów i też do wykorzystania w świetny sposób na godzinach wychowawczych. W całości te warsztaty gotowe do użycia można ściągnąć z naszej strony internetowej. I poproszę od razu dwa slajdy do przodu, bo powiedziałaś też o tych rozwiązaniach organizacyjnych. Nie, jeszcze, o tutaj właśnie. I chciałbym też Państwu polecić taką ekspertyzę czy przewodnik dotyczący właśnie tego, jakie rozwiązania organizacyjne mogą sprzyjać właśnie kształceniu kompetencji proinnowacyjnych. To są czasami małe rzeczy, takie jak brak dzwonków, które nie powodują, które zapobiega takiemu właśnie wydzieleniu adrenaliny, ale też to, widziałem też te kiwające głowy w panelu pozostałych osób, że tydzień rozpoczyna się od godziny wychowawczej albo kończy się tą godziną wychowawczą. To też w wielu szkołach się sprawdza, więc zachęcam do tego, żeby też do tej publikacji sięgnąć, jeżeli Państwo jesteście tym akurat zainteresowani. I poproszę jeszcze Ciebie, Izo, żebyś opowiedziała o obserwacjach koleżeńskich, jak to u Ciebie wygląda, bo obserwacje koleżeńskie są taką emanacją współpracy, która pomiędzy nauczycielami, która może napędzać te wszystkie innowacje i je też podtrzymywać. Więc jakbyś powiedziała, jak u Was w szkole to wyglądało, jak te innowacje się pojawiały, jak te obserwacje im służyły. Jeżeli chodzi o obserwacje koleżeńskie, to jest takie moje marzenie, które spełniłam w tym roku dopiero, ponieważ tak najzwyczajniej w świecie brakowało mi odwagi do tego, żeby to rozpocząć. Pandemia też przeszkodziła, wiadomo, nauczanie zdalne nie służyło, oczywiście można było to przeprowadzić jak najbardziej, natomiast jakby nie było w moim odczuciu subiektywnym, tak, nie byłoby takiego efektu. U nas to wygląda tak, że my mamy zaplanowane w każdym miesiącu nauczyciele, bo ja poprosiłam nauczycieli projektowych, bo nie każdy się zgodzi na to, żeby przyjść do niego na lekcję i żeby później o tej lekcji rozmawiać. Nauczyciele projektowi, tak, projekt Szkoła dla Innowatora daje odwagę, nie tylko mnie na pewno, ale również nauczycielom, więc ja poprosiłam, najzwyczajniej w świecie nie wyznaczałam, ale poprosiłam nauczycieli projektowych, żebyśmy zaplanowali obserwacje koleżeńskie i w każdym miesiącu jeden nauczyciel czy jedna nauczycielka taką lekcję przeprowadza. Mamy grafik, ja informuję też nauczycieli, wszystkich nauczycieli ze szkoły tydzień przed. Otrzymują maila, nie na jaki temat będzie lekcja, tylko co można będzie zobaczyć na tej lekcji, tak? Czego nauczyciele na tej lekcji będą mogli się nauczyć. Teraz w środę nawet mamy zaplanowane zajęcia. Właśnie okazało się, że interdyscyplinarne, bo dwie nauczycielki będą prowadziły język polski, język niemiecki. I jest to też w mojej szkole dosyć duże wyzwanie, bo wiadomo, że tych lekcji nie można przeprowadzić po lekcjach, tak? I to się odbywa w czasie lekcji, więc ja robię to tak, że zbieram od nauczycieli zapotrzebowanie, czyli proszę o informację zwrotną, kto na taką lekcję chce przyjść i oczywiście w miarę możliwości organizuję zastępstwa. Nie jest to zawsze dla wszystkich, nie jest to zawsze dla wszystkich dogodny czas i nie wszystkich mogę na tą lekcję zaprosić, natomiast no, staram się jak mogę. Co jest ważnego jeszcze dla mnie, jakie są bardzo ważne rzeczy. Nawet nie tyle sama lekcja jest ważna, co na przykład moja wstępna rozmowa z nauczycielem lub z nauczycielkami odnośnie tego, co będą chciały pokazać na zajęciach, tak? Jakie praktyki, czy jakie metody pracy. To jest krótka rozmowa, naprawdę nieformalna, ale tak, żebym ja miała ogląd, co będzie i żebym mogła przekazać innym nauczycielom. No i nie zapominam, i to jest dla mnie bardzo ważne, chociaż odbywa się to i zawsze staram się, żeby odbywało się albo zaraz po zajęciach, ale jeżeli nie mogę, to w tym samym dniu refleksja.
na temat tej lekcji. Nauczyciele, którzy przychodzą, trudno jest nam, zacznę troszkę inaczej, trudno jest nam dorosłym rozmawiać na poziomie faktów, a nie na poziomie ocen. I my uczymy się tej komunikacji, obserwując lekcje nauczycielskie, uczymy się tej komunikacji i ja tak zawsze zachęcam nauczycieli, żeby patrzyli na jakby tylko na to, co na tej lekcji ma być pokazane, okiem kamery, żeby nie było ocen, żeby nie było takiego, no po prostu... Wiecie, o co mi chodzi, tak? Żeby nie było oceniania, jaki nauczyciel jest. Takiej interpretacji, żeby dokładnie, nie było. Żeby nie było interpretacji, tylko żeby się skupić na faktach. Słuchajcie, to jest niezmiernie trudne dla nas dorosłych, ale ja myślę sobie, że jakby uczenie takiej rozmowy bardzo pomaga też nauczycielom potem w rozwiązywaniu konfliktów między dziećmi, gdzie tutaj musimy się już oprzeć na faktach, tak? Na typowych faktach i musimy spojrzeć okiem kamery, więc jakby to, ja mam w tym trochę głębszy cel. Nauczyciele również, ci, którzy obserwują zajęcia, dostają ode mnie bardzo... trzy takie rzeczy do przemyślenia, do zauważenia w trakcie lekcji, jakby co biorę dla siebie z tych zajęć i z czym wychodzę i takie standardowe, dwie gwiazdy, jedno życzenie do prowadzącego. Omawiamy lekcje i to jest też taki zaczątek właśnie rozmów o dydaktyce, tak? Między nauczycielami. Super. To jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo ci dziękuję. Jeszcze mamy takie dwa wątki, które chciałbym poruszyć bardzo króciutko, właśnie które wspierają utrwalanie tej zmiany albo właśnie sprzyjają. I Elu, jakbyś nam powiedziała o takiej łączności i współpracy ze środowiskiem lokalnym. Jak to w twojej szkole wygląda? Bo to też może być motorem dla innowacyjności. Jestem przekonana, że każda, przynajmniej wiejska szkoła, mała szkoła powinna być takim sercem wsi. W wiosce nie ma instytucji, które zajmują się jakąś edukacją kulturalną i innymi rzeczami wspomagającymi rozwój uczniów, więc tutaj szkoła powinna spełniać te funkcje. U mnie w szkole taką współpracę bardzo silną ze środowiskiem lokalnym rozpoczęliśmy lata temu i uważam to za swój taki sukces i osobisty i w ogóle naszej szkoły, gdzie dzieci utożsamiają się z miejscem. Szkoła jest ich drugim domem, ale nie tylko ich, również ich rodziców, ich babć, dziadków, bo w szkole realizujemy wiele działań, na przykład szkoła robi kursy dla mieszkańców i są to takie kursy zawodowe, jak operator wózka widłowego, jak kursy kosmetyczne nadające uprawnienia. Szkoła również organizuje takie projekty interdyscyplinarne międzypokoleniowe, między uczeń, mama i babcia na przykład. Również robimy festiwale nauki. W szkole powstała Dziecięca Rada Sołecka, która jest takim organem doradczym Rady Sołeckiej działającej w wiosce. Uczniowie przeprowadzają badania wśród mieszkańców na temat tego, co byśmy chcieli mieć zrobionego w wiosce. Z interpretacją tych badań idą na sesję Rady Miejskiej, gdzie się prezentują przed Radą Miejską, przed burmistrzem. I robiliśmy już to kilkakrotnie i wierzcie mi, burmistrz robi wszystko, aby te życzenia spełnić. To są małe rzeczy, ale na przykład przez naszą wioskę przyjeżdżało dziennie ponad 500 tirów i dzieci siedziały na przystanku i liczyły te tiry przez cały dzień. I z takimi badaniami lata temu poszły na sesję Rady, z tym wynikiem poszły na sesję Rady Miejskiej i pomogło to pozyskać burmistrzowi środki na budowę obwodnicy. Ta obwodnica jest budowana już. Także no, takie drobne rzeczy, które dla nas są drobne, okazuje się, że one mają, dzieci mają dużą sprawczość. Super. I my powinniśmy zadbać o to właśnie. Pięknie o tym powiedziałaś. Każda z tych sytuacji jest okazją do uczenia się, prawda? Ja pamiętam sprzed kilku lat takie doświadczenie na Zamku Królewskim. CEO robi ogólnopolskie prezentacje programów młodzieżowych i kiedyś rozmawiałem z taką grupą młodych ludzi, którzy opowiadali o swoim projekcie. Jak zapytałem, co było dla tych młodych ludzi najważniejsze w tym projekcie, to oni powiedzieli, że my byliśmy na tej Radzie Gminy i wie pan co,
oni nas słuchali. I to jakby takie doświadczenie bycia potraktowanym podmiotowo przez innego dorosłego człowieka jest super ważnym elementem też edukacji. I ostatni głos o wsparciu dla dyrektorów, o to skąd go je brać i jak na ten problem samotności lidera odpowiadać. Marku, jak to wygląda u ciebie? Skąd ty bierzesz taką wspierającą grupę dyrektorów? Bardzo dziękuję za to pytanie. Myślę, że ta samotność jest faktem. To, że dyrektor jest bardzo często bez zrozumienia, bez wsparcia, zarówno od dołu, jak i od góry, to się po prostu dzieje. Skąd brać wsparcie? Myślę, że jestem zobligowany w imieniu całej naszej dwudziestki dyrektorów Szkoły dla Innowatora wyrazić słowa podziękowania, że właśnie ta maszyna losująca, wybierająca połączyła i wybrała takie osobowości, które są skrajnie różne, ale my jako dwudziestka jesteśmy fantastyczną grupą ludzi, która potrafi się chwalić i opowiadać o tym, co się udało, ale potrafi też opowiadać o trudnościach, wysyłać jakieś prośby, słuchajcie, mam z tym kłopot, co byście mi doradzili, jakie rozwiązania proponujecie, więc często w naszym środowisku, tam gdzie pracujemy, my z innymi szkołami trochę rywalizujemy, trochę nie do końca te gardy chcemy pokazać, no bo czy uczeń będzie, jak nas tam samorząd oceni, natomiast tu jesteśmy w sytuacji bardzo bezpiecznej, komfortowej. Ja może tego nauczyłem się na studiach podyplomowych liderów oświaty, to jest też taka dobra szkoła liderowania, ale w oparciu o zasoby i miejsce, gdzie nauczyłem się też mówić o niepowodzeniach, o trudnościach, bo one tak naprawdę świadczą o dyrektorze, jeżeli on potrafi przyznać się do tego, że upadł i potrafił z tych kolan wstać. A doświadczam tego dość często. Czasami na tych kolanach jestem dłużej, innym razem trochę krócej, ale myślę, że umiem o tym opowiadać. A ta Szkoła dla Innowatora i ta ścieżka dyrektorska, która pokazywała bardzo wyraźnie, że te wszystkie działania bez dyrektorów się nie udadzą i my za to wsparcie dziękujemy. Myślę, że program się kończy, ale nasza współpraca na pewno będzie trwała. Wiemy, że niektórzy są na wyższym levelu, bo już w tej chwili szkoły partnerskie są. Wiemy, że wielu naszych nauczycieli też współpracuje. No i chcę wierzyć, że z tych doświadczeń będziemy dalej mogli korzystać. Super, dzięki bardzo. Tej trwałości wam wszystkim i nam wszystkim oczywiście życzę. Troszkę przedłużyliśmy nasz czas, ale mam nadzieję, że nam Państwo to wybaczycie, troszeczkę też później zaczęliśmy. Raz jeszcze dla Was serdeczne podziękowania Izoelu, Agnieszko, Marku. A Państwa, którzy nas oglądają, zapraszam serdecznie na stronę szkoladlainnowatora.org.pl. Na niej wszystkie informacje na temat programu, ale te wszystkie materiały, przewodniki, dobre praktyki ze szkół, którymi można się zainspirować, ale też wykorzystać w praktyce swojej codziennej pracy z uczniami. Dzięki uprzejmie i dobranoc.